Witam Państwa serdecznie w powiecie przasnyskim. Cichy bohaterze wielu dziejów i wydarzeń historycznych. To na starostwach król Kazimierz Wielki oparł wyjątkowo pomyślny rozwój Polski w XIV wieku. Historia, i to ta wielka, była zawsze obecna na ziemi przasnyskiej. W 1649 roku król Jan Kazimierz nadał starostwo przasnyskie w nagrodę za obronę Zbaraża księciu Jeremiemu Wiśniowieckiemu. To były trudne czasy dla Polski. Powiat przasnyski miał też lata prosperity za sprawą dobrych gospodarzy. Niewątpliwie do takich należy zaliczyć przedstawicieli rodu Krasińskich, którzy swoją siedzibę rodową zlokalizowali w pobliskim Krasnem. Grobowce rodowe w podziemiach kościoła kryją od XIV wieku najznamienitsze postaci Rzeczpospolitej. Książąt, hrabiów, biskupów, generałów, senatorów, wojewodów, literatów, przywódców Konfederacji Barskiej. Warto tutaj wspomnieć, że nauką dzieci na dworze spokrewnionej rodziny Żurawskich w pobliskich Szczukach zajmowała się Maria Skłodowska-Curie, która przeżywszy zawód miłosny wyjechała z Krasnego w roku 1891 do Paryża, gdzie osiągnęła światową sławę w dziedzinie fizyki i chemii zwieńczoną dwiema nagrodami Nobla. Rostkowo i Przesnysz to miejsca narodzin i chrztu w 1550 roku świętego Stanisława Kostki, światowego patrona młodzieży. Obecnie są to miejsca kultu i pielgrzymek. Ich uczestnikami byli m.in. kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież, kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia i urodzony pod Przesnyszem w miejscowości Dębiny pierwszy prymas II Rzeczpospolitej, kardynał Aleksander Kakowski. Przasnysz wielokrotnie przeżywał totalne zniszczenie, ale zawsze potrafił się z upadku podnieść. W najnowszej historii XX wieku odbudował się po ogromnych stratach I i II wojny światowej. Obie wojny brutalnie obeszły się z ludnością i zasobami materialnymi niemal wszystkich miejscowości. Od Chorzel do Przasnysza, od Czernic Borowych, Krzynowłogi Małej po Jednorożec. Dzisiaj w warunkach wolności i wspólnej Europy mieszkańcy powiatu pielęgnują pamięć historyczną. Dbają o groby i miejsca pamięci poległych różnych narodowości, rozumiejąc, że wojny wyrządziły krzywdę im wszystkim. 30 listopada 1998 roku premier Rzeczpospolitej Polskiej profesor Jerzy Buzek wręczył na Zamku Królewskim w Warszawie akt powołania powiatu przasnyskiego pierwszemu wybranemu w demokratycznych wyborach staroście Zenonowi Szczepankowskiemu. Powiat przasnyski jako lokalna wspólnota samorządowa powrócił na mapę Polski. Samorządy wszystkich szczebli współpracują ze sobą w kierunku stworzenia jak najlepszych warunków dla mieszkańców tego starszego pokolenia, ale z uwzględnieniem w sposób szczególny również mieszkańców młodego pokolenia, który musi tutaj pozostać i tworzyć wartość dodaną. To dla nich tworzymy najlepsze kierunki w naszych szkołach średnich i dla nich stworzyliśmy specjalną strefę ekonomiczną, którą już dzisiaj można zagospodarowywać pod kątem lokalizacji wszelkiego rodzaju zakładów pracy. Te zakłady pracy będą dawać miejsca dochodu, miejsca pracy, ale też satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku wobec rodziny i wobec społeczeństwa. Dla zainteresowanych inwestorów samorząd powiatowy oferuje 4 obszary inwestycyjne, na których bezkolizyjnie można lokalizować każde przedsięwzięcie. Wszystkie obszary sąsiadują z drogą krajową nr 57, a jeden teren także z linią kolejową nr 35. Największy, kompleksowo uzbrojony i już dostępny dla inwestorów jest teren Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie koło Przasnysza, której otwarcie nastąpiło 1 września 2012 roku. Strefa obejmuje powierzchnię 306 hektarów. Samorząd powiatowy uzbroił teren we wszelką niezbędną infrastrukturę techniczną. Sieć energetyczną o mocy 14 MW, oświetlenie, sieć telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągi, drogi wewnętrzne i dojazdowe, ciągi pieszo-rowerowe, gazociąg. Koszt wykupu i przygotowania gruntów pod działalność gospodarczą poniesiony przez powiat przasnyski wyniósł dotychczas 60 milionów złotych. Około 85% kwoty pokryto ze środków Unii Europejskiej.
W skład strefy wchodzi lotnisko biznesowo-turystyczne o powierzchni 107 hektarów. Specjalna strefa ekonomiczna, podstrefa tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej o powierzchni 55 hektarów oraz ponad 100 działek o powierzchni już od 30 arów do 8 hektarów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjną, usługową, handlową. Nic dziwnego, że pierwsze przetargi na sprzedaż gruntów w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej zakończyły się sporym sukcesem. 74 działki w cenie od 14 do 20 zł za metr kwadratowy wykupiło 38 inwestorów. Obecnie ogłaszane są następne przetargi. Starostwo wydało już pozwolenia na budowę 17 firmom, z czego 12 rozpoczęło już działalność produkcyjną lub usługową na bazie zakończonych inwestycji prywatnych. Władze powiatu cały czas zabiegają o kolejnych inwestorów. Szanowni Państwo, Przasnyska Strefa Gospodarcza to najlepsze w Polsce i najbardziej profesjonalnie przygotowane oraz w pełni uzbrojone tereny pod inwestycje produkcyjne, usługowe czy handlowe. Badaliśmy wiele lokalizacji w kraju, ale właśnie tu możliwe było zbudowanie przez spółkę TPT Technologia w ciągu kilku miesięcy najnowocześniejszego w Polsce zakładu produkcji pelletu, który Państwo widzicie. Potencjalni i już inwestujący w strefach przedsiębiorcy mają zapewnioną przez powiatową administrację oraz lokalne samorządy kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie procesu inwestycyjnego. Począwszy od momentu wyrażenia wstępnego zainteresowania bądź złożenia listu intencyjnego, przedsiębiorca otrzymuje pełne wsparcie dotyczące procedur formalno-prawnych związanych z zakupem gruntów i realizacji na nich planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Wyjątkowość Przasnyskiej Strefy polega także na znakomitym skomunikowaniu, co oszczędza czas i koszty przedsiębiorców. Drogi i tory to już trochę za mało. Tutaj na negocjacje wprost do fabryki można przyjechać, ale można też przylecieć i odlecieć z przyległego do fabryk pasa lotniska. Takie usytuowanie znakomicie zwiększa efektywność zarządzania i wdrażania innowacyjnych technologii. Wielu przedsiębiorców i pracowników będzie potrzebować domów i mieszkań. Dla nich powiat przygotował w mieście Przasnysz, około 800 metrów od strefy, kilkadziesiąt uzbrojonych działek budowlanych o powierzchni od 10 arów, położonych w pięknym sąsiedztwie lasów, rzeki Węgierki i planowanego zalewu. Drugie miasto powiatu przasnyskiego, Chorzele, to malownicza brama z Mazowsza do Pojezierza Mazurskiego. Powiat rozpoczął tam tworzenie dwóch obszarów podstrefy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. W pierwszym obszarze inwestorzy nabyli już ponad 100 hektarów gruntów, a na pozostałe 40 hektarów powiat ma już listy intencyjne. Atutem strefy jest bocznica kolejowa oraz bliskość portów w Gdańsku i Gdyni. Teren przeznaczony jest pod budownictwo przemysłowe, usługowe i handlowe. Podstrefa została w 2016 roku wyróżniona tytułem najlepszego terenu inwestycyjnego w Polsce w konkursie Grunt na medal. Drugi obszar, położony w sąsiedztwie wodonośnej rzeki Ożyc, powiat zamierza wykorzystać do budowy zbiornika retencyjnego, który będzie także pełnił rolę sportowo-rekreacyjną. Ziemia z wykopów zbiornika zostanie wykorzystana na miejscu na budowę górek zjazdowych ze specjalizacją Sled Dogs Snowskates, obecnie najbardziej ekspansywnej dyscypliny sportów zimowych. Dobry dojazd do zalewu i strefy gospodarczej zapewni budowana właśnie przez powiat obwodnica Chorzel. Wszystkie obszary inwestycyjne powiatu zostały połączone pasem infrastrukturalnym wzdłuż drogi powiatowej Przasnysz-Brzeski-Kołaki-Chorzele, w którym powstały linia wysokiego napięcia 110 kV, gazociąg o ciśnieniu średnim podwyższonym, ścieżka rowerowa oraz światłowód. W ostatnich latach powiat zainwestował ponad 100 milionów złotych głównie w budowę, poszerzenie i przebudowę dróg, szlaków pieszo-rowerowych i elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach. Razem zmodernizowano ponad 400 km dróg. Pracowici mieszkańcy powiatu przasnyskiego powinni mieć zapewnione na wysokim poziomie usługi zdrowotne, oświatę, opiekę społeczną, bezpieczeństwo, rekreację i wypoczynek. Dlatego samorząd powiatowy w pierwszych latach swojego istnienia zainwestował ponad 100 milionów złotych w budowę nowego szpitala, modernizację domu pomocy społecznej, budowę, remonty i wyposażenie szkół, budowę trzech hal sportowych, boisk, budowę, wyposażenie urzędów, straży, policji, inspekcji. Dzisiaj w ocenie instytucji wojewódzkich powiat przasnyski należy do najbardziej bezpiecznych powiatów Mazowsza. Wpływ ma na to w większości nowa infrastruktura społeczna, ale także dobrze motywowane załogi policji, straży, inspekcji, a także najsprawniejsza w okręgu prokuratura i sąd. Zakończyliśmy budowę basenu w Chorzelach i infrastruktury towarzyszącej. Z basenu, spa i sal rekreacyjno-sportowych bezpłatnie mogą korzystać dzieci i młodzież szkolna.
Do dyspozycji mają połączone w kompleks sale lekcyjne i konferencyjne, laboratoria oraz halę sportową, stadion i internat, słynący ze znakomitych śniadań, obiadów i kolacji. Wieczorami i w dni wolne od pracy i nauki kompleks zapewnia rekreację, rozrywkę i konsumpcję na najwyższym poziomie dla całych rodzin, dla młodzieży i studentów. W sąsiedztwie znajduje się zalew, przepiękne lasy i jeziora. Od kompleksu w Chorzelach do samego Przasnysza przez najpiękniejsze krajobrazy północnego Mazowsza biegnie wydzielona, utwardzona ścieżka rowerowa o długości 30 km. Po sąsiadującej rzece Orzyc oraz zalewie można pływać łódką, kajakiem, jak też kąpać się w porze letniej. Komplementarnym zbiornikiem retencyjnym będzie zalew w Przasnyszu. Jego powierzchnia planowana jest na 54 hektary, w tym około 30 hektarów powierzchni lustra wody. Zbiornik otoczony będzie atrakcyjnymi terenami zielonymi, a jaz w postaci wodospadu z kompatybilnym jazem zrzutowym zapewni całkowite bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Przasnyszowi. Zaplecze społeczne i dobry klimat w samorządach coraz bardziej sprzyja lokalnym zakładom pracy. Powstałe w ostatnich kilkunastu latach duże i mniejsze przedsiębiorstwa zachowują konkurencyjność i nadążają za nowoczesnością. Specjalizacją powiatu jest produkcja szerokiego asortymentu wyrobów mleczarskich, ale także przemysł metalurgiczny, maszynowy, elektryczny, drzewny, kopalnie kruszyw. Mamy dobrze rozwinięte usługi transportowe, mechaniczne, a także nowoczesne gospodarstwa rolne. W Chorzelach na powierzchni 100 hektarów zostanie zbudowany zakład przetwórstwa drzewnego i zakłady meblowe za około 2 miliardy złotych. Dokumentacja na pierwszą fabrykę sklejki jest już analizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach pod kątem ochrony środowiska. Miasto postawiło firmom bardzo rygorystyczne wymagania środowiskowe. Powiatowe szkoły średnie utworzyły też klasy branżowe w porozumieniu z firmami. Pracodawcy zgłaszają swoje zapotrzebowanie, a samorząd bezzwłocznie uruchamia kształcenie, które organizowane jest na koszt Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Powiatowych. Powiat i szkoły ponadgimnazjalne powiatu przasnyskiego zawarły umowy patronackie z wiodącymi wyższymi uczelniami technicznymi i językowymi. 8 listopada 2013 roku starosta Zenon Szczepankowski oraz wicestarosta Tomasz Osowski podpisali umowę z profesorem Janem Schmidtem i profesorem Stanisławem Wincenciakiem, rektorem i prorektorem Politechniki Warszawskiej, największej w Polsce uczelni technicznej, o utworzeniu na terenie powiatu przasnyskiego poligonu doświadczalno-wdrożeniowego dla potrzeb przedsiębiorców oraz kształcenia uczniów szkół powiatowych, studentów Politechniki Warszawskiej, Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Jak pan marszałek ocenia dzisiejsze porozumienie i czy taka duża inicjatywa mogłaby liczyć na pańskie poparcie? To jest bardzo innowacyjny projekt, znakomity pomysł i tutaj gratuluję zarówno panu rektorowi Politechniki Warszawskiej, jak i panu staroście Przasnyskiemu, bo to jest działanie z wyobraźnią i to jest wypełnianie oczekiwań strategicznych Unii Europejskiej w nowej perspektywie do 2020 roku. Rozwój lotnictwa, energetyki odnawialnej, elektroniki i elektrotechniki to główne kierunki współpracy w ramach projektowanego poligonu doświadczalno-wdrożeniowego. Ranking tempa rozwoju gospodarczego samorządów sporządzany corocznie przez Instytut Profesora Pawła Świeniewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, publikowany przez specjalistyczne czasopismo samorządowe Wspólnota, sytuuje powiat przasnyski na pierwszym miejscu w Polsce w wieloletniej statystyce najwięcej inwestujących powiatów i samorządów pozyskujących najwięcej środków finansowych zagranicznych i krajowych per capita. Po 20 latach istnienia powiat przasnyski, mimo największych w kraju inwestycji, posiada dodatni bilans finansowy. Dzięki temu planujemy kolejne wielkie inwestycje. Tylko w 2018 roku powiat zaplanował budżet inwestycyjny na kwotę ponad 148 milionów złotych. Za te pieniądze zbudowane będzie m.in. kryte lodowisko. Niemałe sukcesy sportowe odnosi obecnie drużyna hokejowa Orły Przasnysz, a będą one jeszcze większe. Zbudowana zostanie też sala koncertowa z kinem 3D w Przasnyszu dla prowadzonej przez starostwo powiatowej szkoły muzycznej. Rozbudowany będzie również budynek starostwa powiatowego o część związaną z Centrum Aktywizacji Biznesu wraz z rewitalizacją sąsiadującego fragmentu miasta Przasnysz. W Zdziwuju starym i nowym powstanie za kilkanaście milionów złotych edukacyjny inkubator przedsiębiorczości.
Wyjątkowy w historycznym wymiarze rozwój gospodarczy i kulturalny powiatu przasnyskiego stał się przesłanką dla przyznania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego honorowego tytułu Stolicy Kultury Mazowsza 2014 właśnie powiatowi przasnyskiemu. Uroczyste przekazanie klucza do stolicy nastąpiło 22 lutego 2014 roku przez starostę Mławskiego Włodzimierza Wojnarowskiego, staroście przasnyskiemu Zenonowi Szczepankowskiemu w obecności marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Inauguracja projektu odbyła się z wielkim rozmachem. Na uroczystość przybyło około 800 osób. Po oficjalnych uroczystościach odbył się bal kostiumowy. Jego uczestnicy zgodnie stwierdzili, że takiego wspaniałego balu najstarsi w Przasnyszu nie pamiętają. Wspólnota mieszkańców powiatu przasnyskiego chętnie i licznie uczestniczy i angażuje się w lokalne przedsięwzięcia. Tłumy przasnyszan przyciąga corocznie Orszak Trzech Króli, który w 2018 roku zakończony został wspaniałym, rocznicowym koncertem Alicji Węgorzewskiej z Towarzyszeniem Skrzypka Bogdana Kierejszy w hołdzie bohaterom, patriotom w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Samorządy i organizacje pozarządowe co roku organizują dziesiątki imprez plenerowych dla mieszkańców miast i wsi. Największą popularnością cieszą się mecze piłki nożnej. Są też inne gry zespołowe i rajdy turystyczne. Z całego kraju przyjeżdżają tu corocznie zawodnicy na wyścigi kolarskie, szosowe i terenowe po największych na północnym Mazowszu górach dębowych. Na lotnisku w Sierakowie pod Przasnyszem codziennie szkolą się lotnicy, spadochroniarze, motolotniarze, mechanicy dla lotnictwa. Rolnicy każdej jesieni obchodzą tradycyjne dożynki. W 2017 roku uroczystość Święta Plonów miała szerszy charakter – wojewódzki i diecezjalny. Jej gospodarzami byli marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, jego ekscelencja biskup płocki Piotr Libera, starosta przasnyski Zenon Szczepankowski oraz wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, a także starostowie dożynkowi państwo Mariola i Arkadiusz Wieczorkowie. Oficjalny wieniec dożynkowy pięknie wykonała pani Urszula Burska. Jego ekscelencja biskup płocki podziękował rolnikom i poświęcił wieńce ze wszystkich powiatów Mazowsza oraz gmin i parafii diecezji płockiej. Wystąpiły też gwiazdy sceny światowej, m.in. zespół pieśni i tańca Mazowsze oraz Francesco Napoli. Każdą gminę co roku odwiedzają znane polskie i zagraniczne zespoły wokalne. W ostatnim roku w powiecie gościli m.in. Krzysztof Krawczyk, zespół Enej, Wilki, Skaner, Perfekt, Myslowic, Kombi, Kamil Bednarek, Ladybank, Pektus, Blue Cafe, Mrozu, Dżem, Afromental, Andrzej Piaseczny, Ira, Beata i Bajm, Piersi, Agnieszka Chylińska, Golden Life, Demono, Praca, Nauka, Sport, Zabawa i Rozrywka. W powiecie przasnyskim wszystko ma swoje miejsce i harmonijne następstwo.